Cześć, dzisiaj zajmiemy się filodendronem White Birkin. Mam tu taką roślinkę. Składa się ona z trzech sadzoneczek, dlatego trzeba będzie ją rozdzielić, bo jest to troszeczkę zbyt gęsto. Te liście troszeczkę niszczą się też wzajemnie podczas wyrastania. Ogólnie roślina też po zmianie warunków ma delikatnie zdeformowane liście. Te nowe wyrastające, jak tutaj widać, ale myślę, że przyzwyczai się do nowego. Więc tak, ogólnie jak większość ostatnich roślin, przesadzę ją do keramzytu. Będzie to uprawa semi-hydroponiczna. Zobaczymy sobie, jak ta sadzonka wygląda wewnątrz. Czy jest tak jak większość innych w koszyczkach, znaczy właściwie inaczej, w siateczkach. Wewnątrz tego torfu, czy podłoża kokosowego, nie wiem jak to dokładnie nazwać, wyciągnijmy sobie ją. Patrzcie, jak ładnie przerośnięta korzeniami. Oczyścimy. Dlatego korzenie są tylko przerastane do dołu. Chociaż tutaj widzę, że przebiły się ładnie też na bok, więc jest to naprawdę ok. Łapię to troszeczkę tak niedbale, widzę, że większość korzeni wyłamuje. Dziwnie ona jest posadzona, tak szczerze powiem. Trzeba to chyba wyłamać, po prostu wychwać, ale właśnie, żeby tych nie zepsuć. Spróbujemy rozerwać na poszczególne sadzonki i wtedy będzie nam łatwiej to wszystko pooczyszczać. Masakra, jak to jest wszystko przerośnięte. O! Coś się łamie. O, jedna jest już w miarę spoczko. Druga jakaś mała. Trzecia i czwarta. Cztery sadzonki. Ogólnie posadzimy je sobie osobno, bo nie ma sensu, żeby rosły w takiej dużej gromadzie. O, jak się łamią liście. O, dobrze. Jest. No i ta siateczka właściwie jak powinna się rozłożyć, tak jakoś średnio i to idzie. Dobrze. Może teraz wypukajmy sobie te wszystkie sadzonki. I zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Która będzie najlepsza. Które zostawię. Może razem. Może te dwie właśnie mniejsze włożyłbym do jednej doniczki. Zobaczymy. Widzimy się zaraz. Po wstępnym oczyszczeniu wygląda to mniej więcej tak. Mamy takie dwie sadzonki. Podczas oczyszczania zdecydowałem, że posadzę je razem w jednej doniczce, a tamte dwie posadziłem sobie osobno. Więc tak, właściwie jak zawsze. Keramzyt. Połowa mniej więcej. Staram się też jak dokładnie je ułożyć. Chyba na boku. Na bokach doniczek. Doniczki. Na boku doniczki. Tak, myślę, że to nie dobrze. Ta jedna. Tutaj nie będzie. Teraz jeszcze, żeby tą odsunąć jakoś od tej doniczki delikatnie, żeby nie przylegała. Będę musiał.
musiał za chwilę wymyślić wysokość kronozytu. Ta się przewraca. Ale przy przesadzaniu zazwyczaj tak jest, że no jednak kranozytem nie jesteśmy w stanie rośliny aż tak fajnie ustabilizować jak w bardziej ubitej ziemi. Jeszcze tutaj troszeczkę mam, może podsypię. No i co, właściwie będzie ta roślina tylko przelewana wodą przez tydzień, dwa. Myślę, że u tego filodendrona to ukorzenianie nastąpi bardzo szybko i już za jakiś tydzień powinny pojawić się pierwsze bielutkie korzonki. A później, jak wiadomo, już będzie stał w wodzie. Ale powiem wam, że bardzo chwalę sobie taką metodę uprawy i brak możliwości przelania. No właściwie teoretycznie, bo jak nalejemy za dużo wody do niczki, to też możemy przelać roślinę w hydroponice, ale jest to o wiele trudniejsze. Nie musimy aż tak konserwować stanu wilgotności podłoża. Dobra, mniej więcej ona tak już jest przesadzona. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że niedługo pojawią się jakoś liście z większą ilością białego koloru. I co, zapraszam do innych filmów. Też niedługo na aktualizację tej rośliny. Do zobaczenia. Na razie. Cześć!